Dobry wieczór Państwu. Witamy na naszym już 23. programie Wieczory z poezją i muzyką. Dzisiaj spotkamy się z poezją amerykańskiej poetki, noblistki ubiegłorocznej Louise Glück w interpretacji znakomitej Anny Seniuk. Towarzyszącymi impresjami muzycznymi jak zwykle Janusza Bogackiego. I ja, Halina Cieplińska, autorka programu, powiem od czasu do czasu parę słów. Więc spotykamy się z Louise Glück, która otrzymała Nagrodę Nobla w ubiegłym roku jako 16. kobieta otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Poprzednią była nasza Wisława Szymborska, jak pamiętamy, już dawno temu, bo w 96. roku. Wszystkie wiersze, które dzisiaj tu usłyszymy, pochodzą z tomiku Ararat w przekładzie Krystyny Dąbrowskiej, naszej poetki. Jest to pierwszy tomik, prawda, rzekszy, jaki się ukazał w Polsce. Przyjdą następne, ale to, ten jest pierwszym tomikiem i dlatego będzie w jakimś sensie dość jednorodny. Przedtem raptem trzy wiersze Louise Glück tłumaczyła jeszcze Julia Hartwig i zawarła je w takiej swojej antologii poezji amerykańskiej pod tytułem Dzikie brzoskwinie, ale to było dawno temu. I kilka wierszy przedtem też przetłumaczyła Natalia Małek. Przeczytam tutaj, zacytuję werdykt jury noblowskiego, który mówi o tym, za co właściwie zdaniem Komitetu Nagrody Nobla tenże komitet ją nagrodził. A mianowicie, tu cytat, za niemożliwy do pomylenia poetycki głos, którego surowe piękno przekształca indywidualną egzystencję w uniwersalne doświadczenie. Koniec cytatu. My jednak nie bardzo znamy twórczość Glück ze względów tych, o których już wspomniałam, chyba że ktoś czytał ją w oryginale przez te wszystkie lata. W Ameryce jest bardzo znaną poetką, nawet zawarta jej twórczość jest w lekturach szkolnych, w niektórych szkołach amerykańskich. Ale my, skoro ją niewiele znamy, to tym bardziej wsłuchajmy się dzisiaj w jej poezję. Była również poetką laureatką Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że była jakby oficjalną pisarką. Ona też pisze eseje, więc pozwolę sobie użyć tej nazwy. Nie tylko jest poetką, ale jest właściwie też w ogóle ogólnie rzecz biorąc pisarką. Czyli była oficjalną pisarką narodu amerykańskiego, bo ta funkcja do tego się sprowadza. Wydała kilkanaście tomów i teraz tej jesieni ma się ukazać jej kolejny tom w Ameryce. Często jest nazywana poetką autobiograficzną. Jej poezję znamionuje wielka emocjonalna intensywność, jakkolwiek zdania są lakoniczne. Zdania są lakoniczne i właściwie bardzo takie oszczędne. Odwołuje się do mitów, do historii, próbuje tłumaczyć traumy. Urodziła się bowiem w rodzinie, która straciła pierwszą córkę. Urodziła się w rodzinie nie literackiej, nie artystycznej, w zwykłej rodzinie biznesmena i gospodyni domowej. No ale fakt, że
pierwsze dziecko tego małżeństwa zmarło. Wywa tak ogromny wpływ na całe życie tej rodziny, a Louise nosi to piętno do dziś dnia z jakichś powodów. Próbowała leczyć się psychoanalizą, bo chorowała na anoreksję. No, summa summarum doszło do tego, że przez stresy, przez traumy, przez kłopoty zdrowotne nie dokończyła studiów na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Nie ma dyplomu, ale jej kariera łączy się też z działalnością uniwersytecką. Wykłada sztukę pisania poezji na uniwersytetach, teraz aktualnie na Uniwersytecie w Yale. Nie możemy powiedzieć, że jest poetką tak zwaną konfesyjną, ani że jest poetką pobożną czy religijną. Natomiast elementy religijne pojawiają się nawet w tytułach wielu jej wierszy. Pojawiają się tam imiona świętych, fragmenty modlitw, ale u Glik wiara nie musi być akurat wiarą w Boga. Bardzo twardo i trzeźwo stąpa po ziemi, wydaje się, i ta wiara jest taka, może by tu powiedzieć umownie trochę, nowoczesna. Nowoczesna, bo chodzi o wiarę w cokolwiek, tak się wydaje. No ale plany ma dalekosiężne Louise Glück, ponieważ liczy na życie wieczne, jak powiedziała w jednym z wywiadów. Ale teraz ja już skończę. Wsłuchajmy się w piękną poezję, w pięknej interpretacji, w poezję, która mogłaby dotyczyć wielu rodzin, w wielu aspektach tej poezji. Jest to poezja o specyficznej nucie. Parodos. Dawno temu zostałam zraniona. W odpowiedzi nauczyłam się istnieć bez kontaktu ze światem. Powiem wam, czym zamierzałam być. Narzędziem, które słucha. Nie bezwładnym, nieruchomym. Kawałkiem drewna. Kamieniem. Dlaczego miałabym się męczyć, dyskutując, dowodząc? Tamci ludzie oddychający w innych łóżkach ledwie nadążyli. Byli nieokiełznani jak każdy sen. Przez żaluzję oglądałam księżyc na nocnym niebie, jak go ubywa, przybywa. Urodziłam się z powołaniem, żeby dawać świadectwo wielkim tajemnicom. Teraz, kiedy widziałam i narodziny, i śmierć, wiem, że to dowody mrocznej natury, nie tajemnice. Powieść. Nikt nie mógłby napisać powieści o tej rodzinie. Za dużo podobnych postaci, poza tym same kobiety. Był tylko jeden bohater. Teraz bohater nie żyje. Jak echa, kobiety trwają dłużej. Wszystkie zbyt twarde, żeby wyszło im to na dobre. Od tej chwili nic się nie zmienia. Bez bohatera nie ma fabuły w tym domu. Gdy mówisz fabuła, to myślisz historia miłosna. Kobiety nie potrafią ruszyć z miejsca. Och, ubierają się, jedzą, zachowują pozory, ale nie mają akcji, rozwoju postaci.
Wszystkie się zawzięły, żeby nie dopuścić do krytyki bohatera. Kłopot w tym, że jest słaby. Sceny z jego udziałem określają jego funkcję, a nie naturę. Może to tłumaczy, dlaczego jego śmierć nie była poruszająca. Najpierw siedzi u szczytu stołu, gdzie najbardziej potrzebny jest galion, po czym umiera parę metrów dalej, a żona podsuwa mu lusterko do ust. Góra Ararat. Nie ma nic smutniejszego niż grób mojej siostry, chyba że grób mojej kuzynki obok. Do dziś nie mogę się zdobyć, żeby patrzeć na moją ciotkę i matkę. Chociaż im bardziej próbuję uciec od widoku ich cierpienia, tym bardziej wydaje się ono losem naszej rodziny. Każda gałąź oddaje ziemi jedną dziewczynkę. W moim pokoleniu zwlekałyśmy z małżeństwem, z dziećmi. Kiedy już je miałyśmy, to każda z nas jedno, przeważnie synów, nie córki. Nie rozmawiamy o tym nigdy, ale to zawsze ulga pochować dorosłego, kogoś dalekiego, jak mój ojciec. To znak, że może w końcu spłaciło się dług. Tak naprawdę nikt w to nie wierzy. Jak sama ziemia, każdy kamień tutaj poświęcony jest żydowskiemu Bogu, który nie waha się odebrać syna matce. Głos niegodny zaufania. Nie słuchajcie mnie. Mam złamane serce. Niczego nie widzę obiektywnie. Znam siebie. Nauczyłam się słyszeć jak psychiatra. Gdy mówię z pasją, wtedy najmniej można mi ufać. To właściwie bardzo smutne. Całe życie chowano mnie i chwalono za inteligencję, talent językowy, intuicję, a ostatecznie się marnują. Nigdy nie widzę siebie, jak stoję na schodach i trzymam siostrę za rękę, dlatego nie mogę wyjaśnić siniaków na jej ramieniu tam, gdzie kończy się rękaw. We własnych oczach jestem niewidzialna, dlatego niebezpieczna. Ludzie tacy jak ja, z pozoru altruiści, to kaleki, kłamcy. Powinno się nas wyłączyć z rachunku w imię prawdy. Gdy jestem cicho, prawda wychodzi na jaw. Czyste niebo, chmury jak białe włókna, poniżej mały szary dom, czerwone i jaskrawo-żółto azalie. Jeśli chcecie prawdy, musicie być zamknięci na starszą córkę. Wykluczyć ją. Kiedy żywa istota jest tak skrzywdzona w swoich najgłębszych podkładach, całe działanie się zmienia. Dlatego nie można mi ufać, bo zadać ranę sercu
to zranić też umysł. Jeszcze mamy. Zaraz. A nie. Jeszcze. W tej części jeden wiersz, który nosi tytuł Nowy Świat. Ojciec, tak to widziałam, przez całe życie matki ciągnął ją w dół, jak ołów przypięty do kostek. Była z natury pełna werwy, chciała podróżować, chodzić do teatru, do muzeów, a on chciał leżeć na kanapie z Timesem, zasłaniając twarz, także śmierć, kiedy przyjdzie, nie wyda się znaczącą zmianą. W parach takich jak ja, jak ta, gdzie istnieje umowa, że się różne rzeczy robi razem, ta aktywna strona zawsze ustępuje, daje. Nie można chodzić do muzeów z kimś, kto nie zamierza otworzyć oczu. Myślałam, że śmierć ojca uwolni matkę. W pewnym sensie tak jest. Jeździ na wycieczki, ogląda wielką sztukę, ale dryfuje. Jak dziecięcy balonik, który ginie w chwili, gdy już nikt go nie trzyma. Albo jak astronautka, która gubi swój statek i musi unosić się w przestrzeni, wiedząc, ile by to nie trwało. Tyle jej zostało z bycia żywą. W tym sensie jest wolna. Niezwiązana z ziemią.
Jak słyszymy, Louise Glück pisze wierszem wolnym, to się wszystko potwierdza, prawda, wierszem bez rymów, bez właściwie żadnych schematów, bez reguł. I to fantastycznie oddaje polska tłumaczka Krystyna Dąbrowska. Dalej mówiąc z kolei o Louise Glück, o jej życiu dość pełnym różnych trudnych wydarzeń, muszę wspomnieć o jej pierwszym małżeństwie, bo w 1967 roku wyszła za mąż, ale to małżeństwo wkrótce się rozpadło i ona przestała na kilka lat pisać, na 2-3 lata, a potem wydała tom wierszy tak dobry, że krytyka literacka dostrzegła ją i nazwała już jej tomik przełomowym dziełem. Także to był taki pierwszy krok do swojej popularności. W 1980 roku oczywiście spotkało ją kolejne niebywale trudne wydarzenie, mianowicie dom w stanie Vermont spłonął cały z całym mieniem. Tym razem rzuciła się w wir pisania i powstał tom wierszy pod tytułem Triumf Achillesa, w 1985 roku wydany. I dzięki temu tomikowi została w Ameryce uznana jedną z najważniejszych poetek naszych czasów, jak nazwała ją krytyka. Słuchajmy dalej. Brązowy krąg. Matka chce wiedzieć, dlaczego, skoro tak nienawidzę rodziny, weszłam w to i mam własną. Nie odpowiadam matce. Nienawidziłam być dzieckiem, nie móc wybierać ludzi, których kocham. Nie kocham mojego syna tak, jak zamierzałam go kochać. Myślałam, że będę miłośniczką storczyków, która znajduje czerwony trójlist w cieniu sosen i nie dotyka go, nie musi posiadać. A jestem naukowcem, kimś, kto zbliża się ze szkłem powiększającym i nie odchodzi. Chociaż słońce wypala wokół kwiatu brązowy krąg w trawie. Mniej więcej w taki sposób kochała mnie matka. Muszę się nauczyć wybaczać matce. Teraz, gdy nie mam siły oszczędzić syna. Zwierzęta. Siostra i ja doszłyśmy do tego samego wniosku. Najlepszy sposób, żeby nas kochać, to nie spędzać z nami czasu. Wdzięk dostrzegali w nas chyba przede wszystkim obcy. Miałyśmy ubrania, dobre maniery na pokaz. Za to u siebie zawsze się biłyśmy. Przeważnie kończyło się tak, że duża siedziała na małej i szczypała ją. Mała gryzła. Przez 40 lat nie nauczyła się korzyści z niezostawiania śladu. Rodzice mieli kredo. Nie wierzyli w złość. Tak naprawdę z różnych przyczyn nie umieli się na to zdobyć, żeby zadawać ból. Powinno się ranić tylko to, czemu potrafisz oddać całe serce. Woleli trybunały. Dziecko, które najbardziej zawiniło, mogło wybrać sobie karę.
Siostra i ja nigdy nie stałyśmy się sojuszniczkami, nie zwróciłyśmy się przeciw rodzicom. Miałyśmy inne obsesje, na przykład obie czułyśmy, że jest nas wiele, aby przetrwać. Byłyśmy jak zwierzęta, które próbują dzielić suche pastwisko. Między nami samotne drzewo, ledwie mające siłę podtrzymać jedno życie. Nigdy nie traciłyśmy siebie nawzajem z oczu i żadna nie dotknęła niczego, co mogło nakarmić siostrę. Święte. W naszej rodzinie były dwie święte, moja ciotka i babka, ale każda miała inne życie. Babka, spokojne, nawet pod koniec, była jak ktoś, kto idzie przez niezmąconą wodę. Z jakiegoś powodu może nie umiało się zdobyć, żeby ją zranić. Kiedy ciotka obrała tę samą ścieżkę, fale rozbijały się o nią, atakowały ją. Tak reagują Mojry na prawdziwie duchową naturę. Babka była przezorna, konserwatywna, dlatego uniknęła cierpienia. Ciotka nie uniknęła niczego. Ilekroć morze się cofa, zabiera jej ukochaną osobę. Ona jednak nie doświadcza morza jako zła. Dla niej jest, jakie jest. Tam, gdzie dotyka lądu, musi uciec się do przemocy. Żółta dalia. Moja siostra jest jak słońce, jak żółta dalia. Sztylety złotych włosów wokół twarzy, szare oczy pełne ikry. Zrobiłam sobie wroga z kwiatów. Teraz się wstydzę. Miałyśmy być przeciwieństwami, jedna jasna jak światło dnia, druga inna, negatyw. Jeśli istnieją dwie rzeczy, to jedna musi być lepsza. Czyż nie? Wiem teraz, że obie tak myślałyśmy. Jeżeli to, co robią dzieci, można naprawdę nazwać myśleniem. Patrzę na córkę siostry. Dziecko tak do niej podobne. I wstydzę się. Nic nie usprawiedliwia impulsu, żeby zniszczyć mniejsze, zależne życie. Chyba zawsze to wiedziałam. Dlatego musiałam ranić siebie zamiast niej. Wierzyłam w sprawiedliwość. Byłyśmy jak dzień i noc, jeden akt stworzenia. Nie umiałam oddzielić dwóch połówek jednego dziecka od drugiego. Thank you.
No tak, nie wspomniałam o tym, że Louise Glück urodziła się w 1943 roku, czyli w 1985, kiedy zmarł jej ojciec, miała 42 lata. Tak? I tutaj właśnie ten tomik jest jakby takim rozliczeniem jej chyba związków z ojcem, z rodziną. Jest to tomik, który powstał w czasie okresu żałoby, no to wyraźnie słyszymy. No i tytuł tomiku Ararat, prawda, w sposób bezsporny łączy się z górą Ararat. Jak wiemy, jest to w Biblii góra, na której osiadła Arka Noego, więc skojarzenie jest dość dojmujące, powiedziałabym, bo również identyczną nazwę ma cmentarz w Nowym Jorku, żydowski, na którym właśnie został pochowany jej ojciec. I z tych dwóch powodów, jak się wydaje, tomik okresu żałoby ma tytuł Ararat. No jest smutny, prawda? Jest smutny, jest dość nawet brutalny, ale pisała też inne rzeczy. Już dwa lata później wydała niebywały tom wierszy pod tytułem Wild Iris. U nas jeszcze się nie ukazał. Ukazał się, tak jak powiedziałam, na początku tylko ten. Dziki Iris, i jest to tom złożony z wierszy będących jakby rozmowami poszczególnych kwiatów z ogrodnikiem i z bóstwami poszczególnymi. I za ten tom otrzymała nagrodę Pulitzera. I on ukazał się raptem dwa lata później po tym tomie Ararat, a jest absolutnie inny i nie ma nic wspólnego z żałobą, by się wydawało. Ale słuchajmy dalej. Kuzyni. Mój syn jest pełen gracji, ma doskonałą równowagę. Nie rywalizuje jak córka mojej siostry. Ona ciągle ćwiczy, dzień i noc. Dzisiaj trafia piłkami do softballu w pień czerwonego buka, przynosi je, trafia znowu. Po pewnym czasie nikt już na nią nie patrzy. Gdyby była silniejsza, drzewo by wyłysiało. Mój syn nie chce się z nią bawić, nawet jeździć z nią na rowerze. Ona to akceptuje, przywykła bawić się sama. Nie bierze tego do siebie. W jej oczach kto nie chce się bawić, nie lubi przegrywać. Rzecz nie w tym, że mój syn jest niezdarny, że sobie nie radzi. Widziałam, jak się ściga naturalnie, bez wysiłku. Od razu wysuwa się na prowadzenie i wtedy zatrzymuje się. Jakby od urodzenia odrzucał samotność zwycięzcy. Córka mojej siostry nie ma z tym problemu. Może być równie dobrze pierwsza. Już jest samotna. Raj. Dorastałam w wiosce. Teraz to prawie miasto. Ludzie przenieśli się tam z miasta, chcieli czegoś prostego, czegoś lepszego dla dzieci. Czyste powietrze, w pobliżu niewielka stadnina. Wszystkie ulice nazwane imionami ukochanych lub małych dziewczynek. Nasz dom był szary.
w rodzaju tych, jakie kupuje się, żeby założyć rodzinę. Moja matka wciąż tam jest, całkiem sama. Gdy czuje się samotna, ogląda telewizję. Domy są coraz bliżej siebie. Stare drzewa umierają albo się je ścina. W pewnym sensie mój ojciec też jest blisko. Nazywamy kamień jego imieniem. Teraz nad jego głową mruga trawa wiosną, kiedy stopnieje śnieg. Później rozkwita bez, ciężki jak kiście winogron. Zawsze mówiły, że jestem jak ojciec, w tym, jak okazywał pogardę dla emocji. One są te emocjonalne, moja siostra i matka. Coraz częściej siostra przyjeżdża z miasta, pieli, uprząta ogród. Matka pozwala jej go przejąć. To ona troszczy się, wykonuje pracę. Dla niej tu jest jak na wsi. Przystrzyżone trawniki, smugi kolorowych kwiatów. Nie wie, czym to kiedyś było. Ale ja wiem. Jak Adam byłam pierworodna. Uwierzcie, z tego nie da się wyleczyć. Nie zapomina się bólu we własnym boku, w miejscu, z którego coś zabrano, żeby stworzyć inną osobę. Śnieg. Późny grudzień. Ojciec i ja. Jedziemy do Nowego Jorku. Do cyrku. Trzyma mnie na ramionach w przeszywającym wietrze. Nad podkładami kolejowymi przelatują skrawki białego papieru. Ojciec lubił tak stać, trzymać mnie, żeby mnie nie widzieć. Pamiętam, jak wpatrywałam się przed siebie w świat, który widział ojciec. Uczyłam się chłonąć jego pustkę, gęsty śnieg, który nie spadał, wirował. Wokół nas. Lament. Nagle po twojej śmierci, przyjaciele, którzy nigdy się w niczym nie zgadzali, zgadzają się co do twojego charakteru. Są jak dom pełen śpiewaków ćwiczących tę samą partyturę. Byłeś sprawiedliwy, życzliwy, miałeś udane życie. Żadnej harmonii, żadnego kontrapunktu. Tyle, że oni nie grają. Płyną prawdziwe łzy. Na szczęście jesteś martwy, inaczej ogarnąłby cię wstręt. Ale gdy się to kończy, gdy goście zaczynają wychodzić, przecierając oczy, bo po takim dniu zamkniętym w ortodoksji słońce jest niezwykle jaskrawe, mimo że to późne popołudnie, wrzesień, kiedy zaczyna się egzodus, właśnie w tej chwili poczułbyś ukłucie zazdrości. Twoi żywi przyjaciele
obejmują się, plotkują trochę na chodniku, a słońce zachodzi w wieczorny podmuch, rozwiewa szale kobiet. To jest sens udanego życia. Być w teraźniejszości. Thank you.
Lata 90. Przyniosły Louise Glück wiele rozczarowań znowu w życiu osobistym, bo rozpadło jej się drugie małżeństwo, ale z kolei w życiu zawodowym odnosiła sukces po sukcesie. Wkroczyła w bardzo płodny okres. Wydawała co dwa, co trzy lata kolejne tomiki i stawała się coraz bardziej uznaną i popularną poetką w Stanach Zjednoczonych. W 2004 roku wyszedł nawet jej tom pod tytułem Październik. Znaczy on nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia, więc ja tutaj pozwalam sobie przetłumaczyć ten tytuł. W odpowiedzi, jest to tom napisany w odpowiedzi na ataki terrorystyczne 11 września. Obecnie, tak jak wspomniałam, wykłada na Uniwersytecie Yale, mieszka w Cambridge w stanie Massachusetts. Oczekujemy jej następnego tomu amerykańskiego. W Polsce kolejne też ponoć niedługo mają się ukazać. Jesteśmy bardzo wdzięczni, myślę wszyscy, Krysi Dąbrowskiej, że dokonała tych wszystkich przekładów i to w sposób znakomity i że wydawnictwo A5 z Krakowa opublikowało te przekłady, mimo że rzeczywiście no, jest to tom, akurat pierwszy tom jest tomem pisanym w okresie żałoby. Ale czytamy, pani Anna Seniuk przeczyta jeszcze ostatnią grupę wierszy, może troszeczkę bardziej różnorodnych, nie aż tak smutnych. Także wsłuchajmy się. Lustrzane odbicie. Dziś wieczorem zobaczyłam siebie w ciemnym oknie jako wizerunek ojca, który tak spędził życie, na myśleniu o śmierci, wykluczając inne sprawy zmysłów. Więc koniec końców z tego życia łatwo było zrezygnować, skoro nie zawierało w sobie niczego. Nawet głos mojej matki nie mógł skłonić ojca, żeby zmienił się lub zawrócił. Bo wierzył, że gdy już nie możesz kochać drugiego człowieka, nie masz miejsca na ziemi. Dzieci wracające ze szkoły. Tego roku, gdy zaczęłam szkołę, moja siostra nie mogła daleko chodzić. Matka codziennie zapinała ją w wózku, następnie spacerowały do rogu. Dzięki temu widziałam je zaraz po lekcjach. Widziałam matkę, najpierw nieostrą plamę, później postać z rękami. Szłam bardzo wolno, aby sprawić wrażenie, że niczego nie potrzebuję. Dlatego siostra mi zazdrościła. Nie wiedziała, że można kłamać twarzą, ciałem. Nie rozumiała, że obie jesteśmy w fałszywej sytuacji. Chciała wolności. A ja nie przestałam w żaden sposób pożądać jej wózka. I tak przez całe życie. I nie przydały się w tym sensie na nic całe to czekanie, cały ten wysiłek matki, by pohamować siostrę, całe to wołanie, machanie, skoro w tym sensie nie miałam już domu. Amazonki.
Koniec lata. Świerki wypuściły trochę zielonych pędów. Wszystko inne jest złote. Znak, że kończy się okres wegetacyjny. Pewna symetria między tym, co umiera, a tym, co właśnie rozkwita. To zawsze był drażliwy czas w tej rodzinie. Też wymieramy całe plemię. Siostra i ja jesteśmy końcem czegoś. Teraz okna ciemnieją i zaczyna padać miarowy, ulewny deszcz. W pokoju jadalnym rysują dzieci. Robiłyśmy to samo, gdy nic nie widziałyśmy. Tworzyłyśmy obrazy. Widzę kres. To nazwisko odchodzi. Kiedy mamy je z głowy, koniec z nim, jest martwym językiem. Tak umiera język, bo nie ma potrzeby nim mówić. Siostra i ja jesteśmy Amazonki, plemię bez przyszłości. Patrzę, jak dzieci rysują, mój syn, jej córka. My używałyśmy suchych pasteli, znikającego nośnika. Niebiańska muzyka. Mam przyjaciółkę, która nadal wierzy w niebo. Nie jest głupia, a jednak przy wszystkim, co wie, dosłownie rozmawia z Bogiem. Myśli, że w niebie ktoś się słucha. Na ziemi jest niezwykle kompetentna i dzielna. Umie zmierzyć się z przykrościami. Znalazłyśmy gąsienicę umierającą w pyle. Oblazły ją żarłoczne mrówki. Zawsze mnie porusza słabość, katastrofa. Zawsze palę się, żeby stawić opór witalności. Ale jestem też lękliwa. Zaraz zamykam oczy. Za to moja przyjaciółka była w stanie patrzeć, pozwolić, żeby wydarzenia rozegrały się zgodnie z naturą. Ze względu na mnie wkroczyła do akcji, strzepując kilka mrówek z rozszarpanej istoty i położyła ją po drugiej stronie drogi. Przyjaciółka mówi, że zamykam oczy na Boga, że nic innego nie tłumaczy mojej odrazy do rzeczywistości. Mówi, że jestem jak dziecko, które chowa głowę pod poduszkę, żeby nie widzieć. Dziecko powtarza sobie, że światło wywołuje smutek. Moja przyjaciółka jest jak matka, cierpliwa. Nalega, żebym obudziła w sobie dorosłą, odważną osobę, jak ona. W snach robi mi wyrzuty. Idziemy tą samą drogą, tyle że teraz jest zima. Opowiada, że gdy kocha się świat, słyszy się niebiańską muzykę. Spójrz w górę, mówi. Patrzę w górę. Nic. Tylko chmury, śnieg, biały zamęt w koronach drzew, jak panny młode wzbijające się na ogromną wysokość. Wtedy boję się o nią, widzę ją schwytaną w sieć, umyślnie zarzuconą na ziemię. W rzeczywistości siedzimy na skraju drogi, patrząc, jak zachodzi słońce. Czasami ptasi głos przeszywa ciszę. To
tę chwilę obie próbujemy wytłumaczyć fakt, że nie przejmujemy się śmiercią, samotnością. Ona rysuje koło w pyle, gąsienica w środku się nie rusza. Przyjaciółka stara się zawsze stworzyć coś całego, pięknego. Obraz, który może żyć niezależnie od niej. Nie odzywamy się wcale. Kojąco jest tu siedzieć i milczeć. Kompozycja zastygła. Droga nagle ciemnieje. Powietrze ochładza się. Tu i tam połyskują i mienią się skały. To ten spokój. Obie kochamy. Miłość do formy jest umiłowaniem zakończeń. I króciutkie właśnie zakończenie. Dawno temu zostałam zraniona. Żyłam, żeby się zemścić. Na ojcu, nie za to, czym był, za to, czym ja byłam od początku czasu, w dzieciństwie. Myślałam, że ból znaczy nie jestem kochana, a znaczył, że ja kocham. Proszę Państwa, mimo że usłyszeliśmy ten końcowy dżingiel, to jeszcze nie jest koniec, bo pozwoliłam sobie na małą niespodziankę, żeby trochę zmienić nastrój, ton i nutę tej poezji, z którą wyjdziemy. I pozwoliłam sobie przetłumaczyć jeden z wierszy Louise Glück pod tytułem Szczęście tym razem. To na zakończenie. Szczęście. Szczęście, halo. Szczęście. To szczęście, że działa. Mężczyzna i kobieta leżą w białym łóżku. Jest poranek. Myślę, za chwilę się obudzą. Na stoliku obok w wazonie kilka lilii. Słońce wlewa się w kielichy. Mężczyzna, widzę, przysuwa się do niej, jakby chcąc wypowiedzieć jej imię całkiem bezgłośnie, w głębie ust. Na parapecie
Raz czy dwa woła ptak. Ona się porusza. Jej ciało wypełnia oddech mężczyzny. Otwieram oczy. Patrzysz na mnie. Słońce szybuje niemal nad pokojem. Spójrz na siebie, mówisz, zbliżając swoją twarz do mojej, bym przejrzała się jak w lustrze. Ogarnia cię spokój, a płonący krąg powoli przetacza się nad nami. No to... To już, przepraszam, to już jest naprawdę koniec tym razem i bardzo, bardzo dziękujemy Państwu, że po wakacjach przybyliście i to tak licznie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że mogliśmy się spotkać z Louise Glück w tak licznym tutaj towarzystwie, a także licznym gdzieś daleko w tej niezmierzonej przestrzeni wirtualnej, która się sięga nie wiadomo dokąd. W każdym razie jest bezmierna zapewne. I bardzo, bardzo dziękuję pani Annie Seniuk za przepiękną interpretację poezji noblistki. Dziękuję Państwu bardzo. To było naprawdę wyzwanie dla mnie, bo to nie było łatwe. Było dojmujące. Mam nadzieję, że część tej liryki udało mi się przekazać Państwu, ale naprawdę to było niełatwe, ale myślę, że bardzo mimo wszystko zrozumiałe i tak jak powiedziałam, dojmujące. Zostańmy z tymi wierszami jeszcze na chwilę. Jak zwykle Janusz Bogacki przy fortepianie grał swoje własne kompozycje i ja żegnam się z Państwem, Halina Cieplińska. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na następny raz. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Zawsze jest dobrze przebywać z dobrą literaturą. Także zazdroszczę Państwu też. Zawsze jest dobrze przebywać z osobami, które czują dobrą literaturę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.